Spotkały się dzisiaj dwa zespoły niepokonane od kilku spotkań. Według wielu obserwatorów był to hit kolejki, ale można powiedzieć taki jednostronny, bo patrząc chociażby po tym, że rywale oddali tylko jeden celny strzał w spotkaniu. Znaczy, statystyków jeszcze tak do końca nie widziałem, ale no to cieszy na pewno, że oddali tylko tam jeden strzał. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz, naprawdę bardzo dobry i troszkę szkoda tego, że troszkę taką nerwówkę sobie stworzyliśmy niepotrzebnie, bo te sytuacje, które mieliśmy, to mogliśmy zamienić na 3-4 i tam powiedzmy, że mogliśmy zamknąć ten mecz, ale stało się inaczej i dotrzymaliśmy do końca i to jest najważniejsze. A tak z przebiegu gry to naprawdę, no dzisiaj wszyscy zagrali bardzo dobrze. Myślę, że zrealizowaliśmy wszystko to, co sobie nakreśliliśmy. Wiedzieliśmy, jakie Tychy mają atuty. No i wiedzieliśmy, kto do nas przyjeżdża, nie? Bo 5 meczy z rzędu wygrać, no to też jest sztuka, no umówmy się. I to dzisiaj też było widać, że gdzieś tam próbowały Tychy coś z nami stworzyć, ale my byliśmy dobrze dzisiaj dysponowani. Mówisz, że wszyscy zagrali dobrze, ale ty dzisiaj byłeś najlepszy i tak jak ostatnio mówiłeś, że do dobrej gry chciałbyś dołożyć liczby i dzisiaj one były. Dokładnie, no zawsze powtarzam, że do gry i do ochoty, do zaangażowania i charakteru potrzebne są też statystyki, i bo to nakręca, to cieszy. No i dzisiaj się udało, no miejmy nadzieję, że dalej będę skuteczny, dalej będę robił liczby, bo tak jak mówię, to mnie też nakręca i całą drużynę, dzisiaj najważniejsze punkty. No cieszę się, że pomogłem drużynie i że dzisiaj to tak wyglądało. Dzięki i powodzenia dalej.